Uwaga, ogłoszenie. Nie było mnie wczoraj na kanale, więc postaram się jak najszybciej omówić oba spotkania. Teraz skupię się na meczu Pogoni z Wisłą Kraków, natomiast w środku tego tygodnia omówię Warte Poznań z Zagłębiem Lubin. Koniec ogłoszenia. Wow. No, nie wiem, czy można było w sumie lepiej zareagować na ostatnią nieco wpadkę z Krakowią, jak nie zwycięstwem z innym krakowskim zespołem Wisłą, o której mówiło się zresztą, że może być w nieco lepszej dyspozycji po ostatnim remisie w sumie dwóch z Lechią i Lechem. I to grając naprawdę fajną, otwartą piłkę, zmuszając równocześnie swojego rywala do strzelenia, uwaga, dwóch bramek samobójczych. Co w sumie jest całkiem zabawną sytuacją, ale o tym powiem później. Pogoń Szczecin, Wisła Kraków 4-1. Portowcy tym zwycięstwem wrócili na pewien okres, nie wiadomo na jaki w sumie, na pozycję lidera naszej ligi, dzięki czemu będą mogli oglądać poczynania swoich kolegów z Poznania czy Częstochowy, wygodnie siedząc w fotelu, z przekonaniem, że w piątek wykonali swoje zadanie w 100%. Bramki dla gospodarzy trafili w tym spotkaniu, uwaga, Józef Kolej z Wisły Kraków, Kamil Drygas z Pogoni Szczecin, Konrad Gruszkowski z Wisły Kraków i Michał Kucharczyk z Pogoni Szczecin. Zgadza się. 5 bramek padło w tym spotkaniu, z czego 3 trafili Wiślacy. Trafili Wiślacy, a i tak dzisiaj dość wysoko przegrali. Co zabawne, przy obu trafieniach samobójczych bardzo dużą rolę odgrywał Fornalczyk, który na szczęście zmienił kolor włosów, natomiast nie zmienił swojej genialnej postawy. W pierwszej sytuacji nabił po prostu Koleja, a w drugiej nieco się starł w polu karnym z Gruszkowskim i trochę go wypchnął na strzelenie bramki samobójczej. Świetne zawody przy okazji strzelców bramek, Kamil Drygas, który naprawdę świetnie wykończył tą sytuację główką. Kucharczyk przy okazji znowu w tym sezonie po wyjściu z ławki trafia do siatki i to naprawdę ciekawym wolejem. Ale w tej sytuacji równie mocno jak chwalę Kucharczyka, pochwaliłbym też Damiana Dąbrowskiego za asystę. Bo jeśli ktoś z was oglądał to spotkanie lub nie wiem, powtórkę lub skrót, to doskonale widział, że w tej sytuacji Damian Dąbrowski zamiast zagrywać na ślepo do przodu, bardzo przytomnie wypatrzył Kucharczyka i zagrał mu na nogę. I w sumie zastanawia mnie cały czas, dlaczego takie zagrania nie są po prostu codziennością w naszej lidze, ech. Ponadto super mecz Sepka Kowalczyka, który zresztą asystował Drygasowi. Marnował może kilka sytuacji sam na sam, natomiast wydaje mi się, że przy takim wyniku będą mu one wybaczone. Bardzo pozytywny występ Kamila Grosickiego, który wydaje mi się, że z Krakowią zagrał tak trochę przeciętnie. Dzisiaj naprawdę dawał z siebie dużo. Chociażby to on nabił Gruszkowskiego, czy chociażby w tej drugiej połowie oddał celny strzał na bramkę. Z takich jedynych negatywów po stronie Pogoni, no to może trochę postawa Mariusza Malca przy tym golu na 1-1, bo przede wszystkim wybił piłkę pod nogi Sisse, który potem dograł do Fernandeza, którego zresztą Malec też nie upilnował. Także ta sytuacja nieco na minus, ale wydaje mi się, że ogólnie Mariusz Malec jest raczej pozytywnym zawodnikiem i takie błędy zdarzają mu się dość rzadko. No i tak podsumowując, no, ładnie, bardzo ładnie Pogonio. Od początku do końca stwarzałaś multum sytuacji, groźnych przede wszystkim, przez co Portowcy ponownie wygrali u siebie, strzelając równocześnie 4 bramki, więc jeśli ktoś jest ze Szczecina i nie chodzi na mecze Pogoni Szczecin, a się waha czy pójść, no to ja zachęcam, naprawdę. Bo wydaje mi się, że atmosfera w Szczecinie jest topowa, jeśli chodzi o polską ligę. Stadion jest bardzo ładny, a raczej buduje się bardzo ładny. No i możecie przy okazji brać udział w budowaniu historii tego klubu, a to jest jedno z lepszych uczuć ogólnie jako kibica. A Wisła Kraków no dość sromotnie zeszła po tym spotkaniu na ziemię, po swoich ostatnich całkiem spoko występach z Lechią czy Lechem. No ale umówmy się, że trafił jej się naprawdę trudny rywal, który jeśli gra u siebie, to jest wręcz momentami nie do zatrzymania. Jedyną bramkę w tym spotkaniu dla gości trafił Fernandez po dośrodkowaniu Sisse w bardzo, ale to bardzo skutecznej pierwszej połowie, bo ile mnie pamięć nie myli, no to był to chyba ich jedyny strzał w tej połówce. W drugiej było znacznie lepiej, bo mieliśmy chociażby strzał Frydrycha czy słupek Manu, ale to w sumie naturalne, że stwarza się więcej sytuacji, gdy goni się wynik. I wiadomo, że wynik 1-4 boli, natomiast mimo wszystko patrząc aktualnie na grę Wisły Kraków w tym spotkaniu, i tak widać było spory progres na przykład względem meczu ze Stalą Mielec u siebie. Także nie biłbym tutaj jeszcze na alarm, po prostu graliście z naprawdę trudnym rywalem. Po tym spotkaniu Pogoń Szczecin wskakuje na pozycję lidera, a Wisła Kraków jest trzecia od końca. Zapraszam do subskrybowania kanału Traday, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Traday, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Publikuję zdjęcia, posty i w ogóle. I zapraszam was do uśmiechania się i widzimy się jeszcze dzisiaj po wielu meczach, bo są 4, ale nie omówię wszystkich. Od razu mówię. Dzięki, cześć.